Siema, siema, witam serdecznie. Włoski agent z tej strony. Moi drodzy, podróż do Polski. Jest godzina 00:00. Wjeżdżam na autostradę Modena Sud. Kierujemy się na Padowę, czy Padwę, jak to po polsku, jakieś takie dziwne to spolszczenie. No, w każdym razie Padowa, później z Padowy lecimy w górę na Udinę i tak dalej, i tak dalej. Później gdzieś tam Wiedeń, Bratysława, a może Czechy. Zobaczymy, jak będzie wygodniej jechać, no bo kierujemy się na Śląsk. Mała pauza na kawę, na brioszynkę, tak jak było widać na materiale, trochę słodkości trzeba, sok świeżo wyciśnięty, trochę witaminy C, no i cóż, i dalsza podróż, jeszcze we Włoszech, ale no za chwilę zbliżamy się powoli do Austrii, jest dobrze, mały ruch, droga porządna, temperatura nie za ciepła, więc jest dobrze, dobrze się podróżuje. No i co, już po pauzie trzeba śmigać dalej do Polski. Męcząca taka droga jest, ale śmigamy dalej.
gościem na stacji w Austrii. Czy oni tu walą ziołem na stacji? Automat z ziołem? Olejki, nie olejki. Nie pogadasz. Podróży ciąg dalszy. Wreszcie Słowacja. Moi drodzy, trzeba było sobie drzemkę szczelić, bo to już człowiek nie te lata, nie ta kondycja. Niestety, całą nockę kiedyś robiłem za jednym machnięciem, ale teraz już nie daję rady. Poza tym, no mimo, że spałem i w ciągu dnia, i mówię, zrobię sobie sen, i mimo, że jestem takim nocnym markiem, i przy komputerze człowiek często siedzi, coś tam robi, różne rzeczy, do 5, 6 nad ranem, jazda samochodem, to już zupełnie inny poziom, to już niestety kondycja nie ta sama. Ale przejechane Włochy, przejechana Austria i teraz te blablabla, co słyszycie, to Słowacja. Winieta kupiona przez tą komórkę, bo na stacji była taka kolejka, żeby kupić winietę, że mówię, porąbało ich. Więc cóż, wchodzimy sobie szybko na Google, winieta Słowacja online, zakup 12 euro, 10 dni, drogo, trzeba przyznać, drogo, no ale cóż. O, no to cóż, pokażę Wam jeszcze, jaka jest pogoda, jak wygląda, nie jest za fajnie, więc powiem Wam szczerze, z jednej strony po tych 50 stopniach, 47-50 stopniach upałów włoskich mieć 15 stopni, to we Włoszech w zimie jest 15 stopni, więc tak troszeczkę zmiana, nie? Z upału nie było jesieni, tylko od razu zima dla mnie przyszła z dnia na dzień. No ale sami zobaczcie, co się dzieje. Moi drodzy, no cóż, kawka, cappuccino, sama piana w zasadzie, żadnej treści tutaj nie ma, żadnej kawy, jakieś takie, byle co muszę powiedzieć, więc przy włoskim cappuccino to nawet nie stało, ale jedna rzecz, tu jest dużo tańsze paliwo niż we Włoszech, no bo paliwo we Włoszech mamy w tej chwili na pograniczu 1,9, mówimy o benzynie, 1,9, 1,89, 1,9, do 2 euro dochodzi, tak zależy gdzie, a tutaj 1,7 i się troszeczkę zdziwiłem, więc cóż, wracając do Włoch, trzeba będzie tutaj sobie jakieś karnistery wrzucić i wszystko, ale pogoda jest tak zajebista, że normalnie mówię, z 48 prawie 50 stopni na 13 to jest dla mnie taka zmiana z lata, z takiego porządnego lata od razu na taką zimę. We Włoszech to jest taka zima, trochę deszczowa, trochę ten, to co tu się tutaj dzieje, to jest, no cóż, zobaczymy. Do dojazdu brakuje jeszcze 200 km do, że tak powiem, miejsca, gdzie już mam apartament wynajęty. Zobaczymy, apartament na Bookingu stoi na poziomie 9,7 czy 9,8 gwiazdki. Zobaczymy, czy będzie tyle warty. Zobaczycie go razem ze mną oczywiście.
Moi drodzy, żeby zamknąć tą historię dobrze, to jest właśnie kawa, która się robi. Mamy kuchnię, dosyć obszerną, kibel, no kibel jak to kibel, nie będziemy tutaj z wanną, lata takie 80. powiedzmy sobie. Wysokie łóżka, dosyć, telewizorek, tutaj kanapa, żeby sobie móc usiąść. No jest okej. Okay. Czy to zasługuje na te 9 z groszem? Jak dla mnie nie. Ale cóż, zrobimy sobie później taką obdukcję tego pomieszczenia, gdzie jest brudno, gdzie coś nie tak. I później będziemy wystawiali oceny. Zobaczymy. Jestem w Polsce. Włoski agent na kanale Włoski Design Oskariusza w Polsce. Taka była ta podróż, była naprawdę męcząca, powiem szczerze. Później może w następnym materiale jakieś takie moje przemyślenia, ale jestem taki zrany, taki styrany, że już tak człowiek patrzy i mówi, chyba jestem na to za stary. Ale zobaczymy. Przyjemności. Tak wyglądała ta podróż, mniej więcej w skrócie wielkim. Z różnymi, no bez przygód w zasadzie można powiedzieć, było fajnie, nie było policji, nie było żadnych, jakiś tam wypadek tutaj w Polsce, korki największe praktycznie w Polsce, można powiedzieć, no ale objazdy. I zauważyłem, że w Polsce Google Maps totalnie świruje, ale totalnie, przynajmniej u mnie tak ześwirował, kazał mi praktycznie zrobić ósemkę. Od jednego ronda do drugiego po to, żebym zawrócił i żebym wrócił na drogę, z której mnie skierował na rondo. Totalna szajba, ale jest, kurde, normalnie mówię, może jakieś takie ten, więc... Samych przyjemności wam życzę i do następnego materiału, do zobaczenia na następnym materiale. Jestem strasznie zmęczona, tu jeszcze spotkanie dzisiaj wieczorem. No, trzymajcie się.